Jestem w Myszkowie, pięknej jurajskiej miejscowości. Jadę drogą wojewódzką numer 793 od Siewierza w kierunku Żarek. Przede mną pierwsze z ciekawszych skrzyżowań, właściwie można by rzec dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 791. W tym momencie pierwsze z tych skrzyżowań, tutaj w lewo drogą wojewódzką 791 możemy pojechać w kierunku Poczesnej. Ruszamy ze skrzyżowania i po kilkudziesięciu metrach mamy skrzyżowanie, tym razem w prawą stronę. Możemy tomże drogą 791 pojechać chociażby w kierunku Olkusza. Jak widzimy, na tą chwilę ruch w Myszkowie niewielki. Może dlatego, że film był kręcony w niedzielę przed godziną 8. W tygodniu pewnie, podejrzewam, wygląda to nieco inaczej. Dojeżdżam teraz do Ronda Kułakowskiego. Jest to typowe czterowlotowe rondo ze znakiem ustąp przed rondem. Zjeżdżamy, tak jak pojazd przed nami, oczywiście z użyciem prawego kierunkowskazu. Teraz podjeżdżamy na wiadukt nad linią kolejową w okolicy dworca PKP. Po mojej prawej stronie w tej chwili widoczny jest dworzec kolejowy w Myszkowie. No i po zjeździe z wiaduktu kolejne bardzo ciekawe skrzyżowanie z ulicami PCK i ulicą Kwiatkowskiego. Miejsce, któremu na pewno chciałbym kiedyś przyjrzeć się tak szczegółowo. No i ostatnie z takich ciekawych miejsc na ten przejazd to skrzyżowanie, które zlokalizowane jest na wzniesieniu. Ja właśnie w tej chwili wyjeżdżam pod górę i na tejże górce mam skrzyżowanie z ulicami Sikorskiego i Jana Pawła II. Warto stojąc wykorzystać chociażby hamulec awaryjny, aby auto nam się za bardzo nie stoczyło. Na pewno dla wielu kierujących miejsce trudne, głównie z tego względu, że znajduje się na wzniesieniu. Ogólnie wydaje mi się Myszków jako miasto dosyć łatwe do jazdy samochodem. Nie ma tutaj jakichś bardzo skomplikowanych skrzyżowań. Natomiast chociażby te miejsca, które tutaj pokazałem, mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się je trochę bardziej szczegółowo omówić.